O! Dzień dobry, słychać mnie? Halo, 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 halo? Witam, mam cześć miłość, cześć Jamperfet, Boże nie przeczytam tego niku, cześć Flitz, cześć Mikaj, cześć Miociek, cześć Kuza No właśnie tak, miałem jakiś problem, coś mi się OBS przestaje, w ogóle bym musiał kompa szybko resetować, bo dostępu do neta nie miałem i tak dalej Cześć Nikolas, cześć Hunter Jakby co, jak chcecie uczestniczyć w dyskusji to ja tu siedzę na ogólnym tej w strefie wspierających na temat tego, co tutaj sobie dzisiaj zobaczymy. Ja ogólnie planuję tak przejrzeć głównie dzisiaj Crusader Kingsa, chociaż mam też tutaj Surviving Marsa, Stellaris i tak dalej, bo jestem mega zacofany w tych wszystkich informacjach paradoksowych i tak pomyślałem, że e, fajnie będzie przed streamem tutaj posiedzieć z wami, bo jestem ciekaw też waszych opinii na niektóre rzeczy. Sam jestem no, w niektórych dość chyba rady, radykalny się zrobiłem, tak, tak, tak. I w sumie, może nawet zaczniemy od Crusader Kings 3. W sumie, to muzykę sobie zastąpię i tak ją hu hugowo słychać, jakoś w ogóle jej nie słychać. Zaz może zaczniemy od tego Crusader Kings 3, bo to jest coś, co mnie w ogóle zadziwiło. O tym raz usłyszałem miesiąc temu, że ma wyjść jakiś tam DLC do Crusader Kings 3. I kurde, nagle e mam informację, że on wychodzi chyba dzisiaj. Remember? Jest tutaj mi paradoks troszeczkę. Cześć, te Jest tutaj mi paradoks Flavor tanie... Pack, czyli to jest taki mały. Marzec 16, czyli to dzisiaj dosłownie wychodzi. I takie moje pytanie pierwsze do Was. Czy Wy go już macie? Bo ja go na przykład już mam. Nie wiem, czy to jest taki jakiś błąd paradoksu, czy, czy co, czy każdy go nagle dostaje. Bo tak wszedłem dzisiaj, zobaczyłem stronę w sklepie paradoksowym. I nagle patrzę, że ja to mam w bibliotece. I 13 moich znajomych posiada tą grę, więc. Według tego, co jest tutaj napisane. Ten flavor Pack za, zawiera zawartość Krusady czy Northern Lord między innymi. Królestwa skandynawskich awanturników. Skandynawskie postacie mogą opuścić swoje siedliska i wyprawić się w obce tereny w celu założenia własnych królestw. Niesamowicie mi to dużo mówi, no ale będzie trzeba to na pewno przetestować w takim razie w ramach jakiejś serii na kanale. Nie wiem, nie miałem źlego pojęcia. Mówię, dla mnie totalnym zaskoczeniem było to, że już wychodzi ten DLC, bo z miesiąc temu o nim usłyszałem pierwszy raz i już się pojawia, że wyszedł. Ja widzę, że te DLC ma premierę za około godzinę. O, no, to wiesz, no, akurat dzisiaj to Czezierka za ten. by the way. Ju, już po robocie. Już po robocie. Tak, tak. Na szczęście. Czym grasz na PvP? Fajnymi krajami, zobaczysz jak będzie, będzie na to czas. Ja... Znaczy witam. Tak to elo, zacząłem. Hunter. Znaczy się z tego co widzę, że niby... Pra prawdopodobnie, jak tu pisze Rek95, że Ci, którzy pre pre e, mieli pre na CK. Aha, to wszyscy dostali ten, no to tak fajnie no. Śmingowie i tarczowniczki, błogosławieni, zbrojni, nieugięte wojowniczki, północy stają do walki, czyli jakieś nowe jednostki. Ej, to może do tego dostaniemy do Ad Armsów możliwość ich rekrutowania, do tej zaciężnej armii, takie wojowniczki, ciekawe czy będą miały swoje specjalne portrety. Nowa treść kulturowa, wyjątkowe dziedzictwa dynastyczne wikingów, krwawe ofiary, próby boj... Oh my god, gramy wikingami. Czyli chyba, że się znowu opóźnił. Nowa grafika i ścieżka dźwiękowa. Elementy graficzne, klimatyczne, kompozycje sprawiają, że zagrywasz jeszcze bardziej... Że zagry no tak, bym jeszcze bardziej wciągnęła, gdybyście spolszczali nie tylko opis tego DLC, ale samą grę. Więc wiecie, znaczy ja, no mnie zaskoczyło po prostu totalnie to DLC, czekajcie tu jest chyba przygotowałem sobie również przejrzenie pięciominutowe tego i prezentację. Czyli w sumie, czyli w sumie podsumowując to jest taki mniejszy Immersion Pack z Europki. No możliwe, że to jest jakiś Immersion Pack, rzeczywiście i tak należy to rozumieć, że to jest Immersion Pack do CK3, który będzie się skupiał na Skandynawach, tylko że bardzo mnie zdziwiło, że to tak szybko wychodzi. Tak interactions to play around with i um, go to przersy. O, że we show z no Northern Lords, is because the tribal Norse, uh, we know to be very popular. Czy a... Norsowie są popularni? To powiem ci, że tak po moich seriach to jakoś nie zwróciłem uwagi na to, żeby e, te odcinki z Norse'ów były popularne. No, ale może sama tematyka jest popularna. Wiesz, powiem Ci, że tak jak z Kałachem rozmawialiśmy trochę na ten temat, to właśnie nas zdziwiło to, bo zazwyczaj właśnie te Norska i tak dalej były mega popularne. Norska, nie, nie Nors, Nors, Nors... U4, znaczy nie U4, CK3. Lukas, Ty tak nie odpalaj YouTube'a, bo mogą Cię zbanować. Czemu? Tak, bo taka miniaturka była przed chwilą. Taka miniaturka. To co ja poradzę, że takie rzeczy są na YouTube'ie, no? To jest Twitch, panie, to jest Twitch. 5, 218, 347, bo mi blinkujesz głupie tematy na czacie administratorskim, i potem ja mam same takie propozycje. Ja trudno tego <grybujesz> potem nie klikać. <grybujesz> Wszystko widać RKZ no Rzeczywiście jakieś 11,000, 15,000 wyświetleń, 218, ale to jest Island, to India. Zobaczymy. Siema Gordon, no to mnie to, to trochę zdziwiło, że to jest takie niby popularne. Unique playstyle where you raid and you conquer fragmented realms, and we wanted to enhance that experience and also show the richness and depth of uh, Norse culture. We thought this would be a suitable first area to explore. Okay. A więc och, chcecie mieć ten na jakąś serię z, z tych nor norskiej albo ewentualnie streama? Tego czegoś? Znaczy z tych skandynawskich krajów? W sumie to można byłoby zagrać tak na streamie, może by się jeszcze czegoś douczył o tym CK 3. No, nie ukrywam, że jakoś tak mało czasu mam znowu na to CK3, a chętnie bym sobie pograł one epic, of the most exciting... epic Adventure await, kurde powinny napisać Valhalla awaits. No właśnie. Tak, pod, pod wikingami Państwo of the most exciting features of the Northern Lords Flavor Pack. Is the ability to uh, go on an adventure as a northern ruler. You can seek out help from glory-seeking warriors such as huscarls or um, uh, bundi, and they will help you conquer a new home on a foreign shore. So you could, for example, uh, mm. conquer Norman and, and actually leave your old stot? Scandinavian. Why do you want to fight? You have more arbi, better quality, more civilians, and you win. What more do you need to earn in this game? Uh, home behind, moving everyone over to your new lands. Even if you don't choose to go. What? Armię, Even if you don't choose to go on an adventure, the AI will. Landless, influential northern characters can gather support. And go for historical targets such as Britain or Russia, establishing small realms. Ej, to może Which być ciekawe, grasz sobie Angię i nagle wiesz, masz jakieś księstwo w tych wikingów zaraz obok ci się spałni, Coś takiego. Ej może to być naprawdę ciekawe Ej, w końcu się nauczył. To Erik się w końcu nauczył. Culture, There is going to be Zdania pełne, new things proszę to explore, pisać. Kiedy oni lewiatana dadzą, wiesz? Powiem Ci, że był stan. Kto się w końcu nauczył, Eryk, walki w CK3? Bo ja nadal nie ogarniam. Um,

Patrzcie, new... dodali nowe technologie do odkrycia. New dynasty I dynasty legacies. Oh, ho, 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 ho. Znowu będę się bawił. Chociaż be... Gawelkań to nic nie, nie widzę, żeby nowego pokazali. Planet. A to może być tutaj: Culture, Viking tactic, Hears. Czemu tu są słonie u Wikingów? Longshipy? Czy ktoś mi to wytłumaczy? <laughs> Nie yeah, no, longshipy to tak. Znaczy longshipy no to tak, to, to, to się zgodzę. Na przykład masz tutaj Seawolf, as the same goes to the... coś tam, film go to spoils. Ciekawe co to będzie dawał za... Pillage Warfare. Sea dynasties now have access to two unique dynasty legacy. Sea Wolf, czekaj. To legacy track. O kurde, patrzcie! Prestige and fame from battles plus 100%. Prędkość poruszania 20%.

Hey, it's nice that they added such a tag. in Scandinavia in the jour, you can found the Jones Vikings, who are a group of fanatical, fundamentalist, Norse religious followers bound together in a Though they are as likely to punish you for not living up to their standard of what a strong Norseman should be, as they are to raid Christians in Britain, for example. Oh, fun! You and yourself, adventuring to the eastern part of the map, you can lay the foundation of the capital of the Rus. Akurka. Naturally, the life of a northern lord is not all about these epic decisions. Well, no właśnie, no, będziemy robili Imperium Januszy, tak? Fanatycznych Januszy, poszukiwaczy przecen, wszel wszelakich i wciśkaczy ciemnoty. Immersing yourself tak, yourself najeżdżał just the is so upsy flash to made sure yeah, eventy tylko są napisane tak dziwnym angielskim, tak ciężko czytającym się. No, to może być okej okay do czytania ten. Znaczy, tutaj akurat nie ma chyba nic takiego ciężkiego.

I wiele innych rzeczy. kilka z Irlandii, mogą to którzy pozyskali mnichów z Irlandii. No to, to patrz, pamiętajcie, mnisi z Irlandii to dobro, które możecie zdobyć. Obiety <laughs> you Kobiety generowe jak w CK2. <laughs> No to będzie nowy zasób obok pieniędzy i prestiżu pojawią się mnisi z Irlandii. Myślę, że to będzie coś takiego nowego w tej grze. <laughs> Każdy będzie miał tak. To... Czekajcie, jak się to w ten aster? W Wikingach, w serialu? Mm, nie wiem, nie oglądam. Nie pamiętam jego. Mniszki? No bo mniszek chyba, znaczy no w sumie nie, mniszek chyba nie ma. nie. nie. Nie było chyba. No, są na pewno te. Czekaj, jak się zak zakonnice są, tak? Tak, ale dość długo zakonnic jako takich nie było, nie? Zgadza się. Potem się pojawiły te zakony. I czy są mniszki? Kurde, nie wiem. Grałem w The Settlers 6 i tam porywali kobiety i pali nic więcej. No, ale to poświęcanie z więźniów na rzecz bogów to już było. To nic nowego. A Grand Bolt, blot. Czy so, so, pamiętam, to bol? Nie pamiętam, jak to that. Jej, darmocha Cebula. No, zobaczmy, co będziemy mieli w Cebuli. Free patch! Patrzcie, F darmowy. Tu nic nie musicie za niego płacić. Musicie tylko ściągnąć. The free patch, Jej, zimę dostaniemy. Nie było zimy już w te... teraz w CK3? Mm, nie wiem. Zaraz wrócę. See snow spreading on the map in wintry regions. You will have access to, to uh, duels in the form of being able to duel your rival. Okay, będziemy mogli uh, te uh, mieć pojedynki z rywalami. Through a martial perk, and you can become a poet, which is No to powiem wam szczerze, że ten, no to taki ten flavor patch to jest taki troszeczkę mech. No ale za darmo dają, więc czego się spodziewać, jak zwykle polski nieobsługiwany. Jej jest francuski, niemiecki hiszpański, mają interfejs i... ale napisów nie mają, no więc tak trochę, trochę słabo. No ale co, co poradzisz, no co poradzisz. I takie pojedynki jak w CK2 podczas walki? Myślę, że tak. Po co polski? Bo mi eventy Eryk się o wiele lepiej czyta, jak jest po polsku. I przyjemniej, mimo wszystko. A o wiele lepiej się wczuwam w daną grę i myślę, że większość yy, graczy jednak ma tak, że jak gra po polsku totalnie, no to bardziej się wczuwa w to. Tym bardziej, jeżeli nie jesteś na co dzień osłuchany z językiem angielskim. Ja angielskiego używam bardzo rzadko, więc też no, na przykład mam z tym problemy, żeby się w to wczuć, żeby myśleć na przykład ponownie po angielsku. Więc to jest akurat dla mnie dość spory problem. No, tym bardziej, wolę RPG grać po polsku, a CK3 to w zasadzie jest RPG. Patrz, zawsze są za darmo? No, zawsze są za darmo, no. No, nie zawsze. Nie, no, zawsze są za darmo. To, to płacisz no. za DLC i coś wartość dodatkową. No, jedno, jeżeli. Jeśli dadzą Polski, to będzie jak w Stellaris. No ale w Stellaris to ja na przykład gram tak, że gram normalnie zawsze po angielsku, ale jak mam ochotę fabularnie sobie poznać grę, to gram po polsku. I tylko pa i pamiętam, w których miejscach są błędy w tłumaczeniach, czy liczbowe i tak dalej, żeby ich unikać. Więc tutaj akurat też w Stellaris nie mam tego problemu. I mam poza tym wybór. Tu już wyboru mi nie dano po prostu. Nie no, ale to myślałem, że będzie coś więcej, no to można zrobić z tego jakiś jeden odcinek albo jeden stream z tego i zobaczyć te wszystkie nowości I może w czwartek, nie w czwartek bo to jest dalej tego multika będziemy grali dzisiejszego. No a wy oczekiwalibyście coś więcej czy mniej? W sumie, bo tak też tak nie wiem, jak do tego podejść, jak myślicie? Nie wiem póki co jak, jak jest obecnie, jak jest religią tą norską czy jak, jak, jak tam jest. Bo w sumie tyle, co tam grałem na początku, jak to wyszło na game pasie i tyle. No, znaczy ja dużo grałem. Znaczy, Norska z tego, co tak dużo tutaj mówili, znaczy fajne jest to, że dodali te dodatkowe, znaczy, że rozwinęli te e, Bloodlines, no te, te Legacy rodów, już to jest fajne. Szkoda, że na przykład nie dodali jakiejś tam drogi dalszej u postaci, możliwości rozwoju jakichś tych systemów dodatkowych. To by było też fajne, jakby coś takiego było. No te z kultury to trudno jest cokolwiek powiedzieć zanim się nie zagra. No nie było, znaczy tam były jakieś specjalne perki kulturowe dla Norsów, ale też ich za bardzo nie pamiętam. Na a cała reszta, czyli to, brzymasz masz plemię, którym wtoczysz walki, podbijasz, tworzysz królestwa w Anglii, no to to było. No tylko możliwe, że to będzie jakoś teraz zmienione. To nie jest duży DLC, to jest przedstawka na... No może większy. To jest coś takiego jak Immersion Pack do EU4. No, w Immersion Packach więcej dostawałeś do tej pory. Tak, no to mówię, coś takiego mniejszego, nie? Dobra. Bo w sumie nie, nic mniejszego niż Immersion Pack tak naprawdę, no oprócz paczek skórek, to no, nie dostałeś, nie? Więc nie ma takiego odpowiednika. No trochę tego malutko. Kiedy PDX Con? 21-23 maja. Zresztą tutaj, teraz właśnie może do tego przejdziemy. Dalej. Jak już słusznie zauważył, RKZM, przełączam się, nie korzystając z moich tutaj źródeł wyszukiwania. Może coś podobnego do DLC bez Czy Co jest to ostatnie DLC, które było tak słabe? <śm> płatne skórki, najlepsze, tak. Ej, jakby były jakieś fajne tarczowniczki, to ja bym kupował. Powiem Wam szczerze. Kupowałbym w ciemno. <śm> I tutaj w zasadzie no, mamy fragment, gdzie to nam jest mówione ogólnie o tym PDX-konie. Tutaj się, znaczy o tych planach na przyszłość i tak dalej. I tutaj jest pewien chyba też błąd, który się pojawił. Czekajcie, może i znajdę wam ten artykuł, bo on jest trochę taki wprowadzony. Jeszcze nie wiem, czy to już zrobili, czy nie zrobili. Dajcie mi sekundę. Na gry online pojawił się artykuł, który sugeruje, że niedługo ta e, premiera, że nie... ta dla Wiatana. Tak, że premiera Leviatana ma być w marcu. Gdzieś tu był ten fragment. Tak, do końca marca jeszcze. Tak, jeszcze roz, rozszerzenie, rozszerzenie Leviatana do Europy Universal 4 powinno zadebiutować jeszcze w tym miesiącu. John Anderson, menadżer studia Paradox hmm. Tinto, poinformował, że 18 marca, czyli za dwa dni, kup tarczy Paulinie, będzie tarczowniczką. Kupię tarczy Paulinie, chociaż Paulinie już coś innego kupiłem na urodziny. Eee, John Anderson, menadżer studia Paradox Tinto, po że 18 marca ruszy zapowiedziana jakiś czas temu subskrypcja na DLC, za którą mamy niby zapłacić 17,99. I tu już, niestety, drodzy widzowie, mogę Wam powiedzieć, że mylił się w obu przypadkach, <grywka> bo zarówno y Raczej jest marna szansa, żeby w tym miesiącu, w ogóle tego nie ma w tej zapowiedzi, że w tym miesiącu będzie ten Ayatan. Na koniec miesiąca, w, w ostatnim Dev Diary jest zapowiedziany, że będzie jeszcze jedna, jeden Dev Diary. Co oznacza, że a 14 kwietnia mamy do Stellaris. Więc będzie więc albo, to... albo przed, albo po Stellaris będzie tak naprawdę. Ja bym powiedział, że po. Bo zapowiedź Stellaris wysła, wyszła przed Europkową. Zgadza więc... się. Więc, wedle rozumu, powinno być najpierw Stellaris, potem Europka. No chyba, że zmienią priorytety i jednak urobkowego wyklął przed Stellaris, nie? Za podobną no... czekajcie, bo już tu mam przygotowane. Tadaaam! DLC kosztuje nie 17,99, ale 18 zł. Bo już weszła aktualizacja tej ceny. Więc zapłacicie o grosz więcej, niż jest, z, było zapowiadane. Jak się z tym czujecie? Oskamowani? No, a no jak? Grosz więcej zapłacicie. Jeszcze takiego skamu nie widziałem. No. <laughs> Powiem nawet tak, polski rząd tak nie kradnie, jak to teraz zrobi paradoks normalnie, nie? Ten jeden grosz to jest w ogóle jedna, jedna, jedna dziesiąta polskiego PKB. No więc jestem. Jeszcze wczoraj tu było 17,99. Jeszcze wczoraj to było 17,99. Dzisiaj już włączyłem specjalnie, jest 18.00. Więc. No nie jest... Jeżeli dzisiaj jest 18.00, to jutro będzie 18.01. Znaczy, nie wiem, czy oni to jakoś kursowo chcą uzależniać, czy nie, żeby to aktualizować co jakiś czas. To możesz dać znać RKZM, czy masz tą samą cenę. No właśnie z Mamy podatki od podatków. No, najlepiej podatki od podatków, no. A od tego jeszcze podatek i składka z No, koniecznie. Dla ratowania polskiej gospodarki. Mam nadzieję, że tak. zapłacą podatki w Polsce. Więc to już jest pierwsza rzecz. Druga jest raczej marna szansa na to, żeby Leviathan się pojawił w tym miesiącu. Myślę, że realnie Leviathan to będzie końcówka kwietnia albo początek kwietnia, ale tak jak mówisz. No. Tylko, że zobacz na przykład, że z tym Crusader Kingsem to było tak, że w sumie zapowiedzieli, zrobili parę dev Diary, gdzie mało o czymkolwiek mówi, co ma być w tym flavor packu, i potem nagle zapowiedzieli to tydzień temu i teraz wypuścili. Ja nie wiem, no. czy, czy nie mogą tak samo na przykład zrobić, że na koniec marca zapowiedzą i po tygodniu przed Stellaris dostaniemy jeszcze Leviathan. Od DC za free też na multi też działa, No to akurat działa. Znaczy, ogólnie już sama dyskusja na temat tego, czy to jest dobre rozwiązanie, to subskrypcja i tak dalej, czy złe rozwiązanie, subskrypcja, na pewno jest to niepokojące. Pod względem tego, żebyśmy tu kiedyś zobaczyli piątkę. Europa Universalis 5. No, to jest no bardzo niepokojące. Tak, niepo... ale przy tej ilości DSC do Europki, jednak subskrypcja jest. Oczywiście to też, żeby przyciągnąć nowych graczy, nie? Bo to jest. No właśnie, ja myślę, że. To... Jest no bo. Jest, do... wiecie, Jest kilka teorii z tym związanych. Pierwsza jest taka, właśnie, żeby przyciągnąć jeszcze nowych graczy do Europa Universalis 4, bo subskrypcja jest tym, czy, z czego ta gra potrzebuje? Albo system abonamentowy jak w WoWie, tak? No ale poszli w kierunku subskrypcji, czyli za 20 zł mamy dostęp do wszystkiego, co tutaj jest. Wszystkiego, łączne, wszystkie update'y, wszystkie, update y, wszystkie dodatki i fajną skórkę też dostaniecie jeźdźca na białym koniu. <laughs> Więc za 18 zł, tak? Miesięcznie. Więc to jest idealnie, jeżeli ktoś nie wie, czy chce siąść do tej Europy Universalis 4, no albo nie chce wydawać tego no, 1000 bez przecen, a 500 zł po przecenach, tak? Zazwyczaj albo 400 coś tam w zasadzie po przecenach, jak to ostatnio liczyliśmy, i przekona się. Więc to może być rzeczywiście dobry sposób, żeby jeszcze do Europy Universalis 4 przyciągnąć nowe osoby. No, tylko, że w zasadzie po co to robić, jak do, jeżeli by się planowało wprowadzić piątkę? No po co, po co prawda, to męczyć? Nie? Po co się z tym te te testować? Po co na to wydawać hajsy? Ja chyba, nie deski, jest, więc... chyba, że jeszcze chcą zrobić tak, ma. że jeżeli chcą by, by rzeczywiście zacząć wydawać piątkę, tak zapowiedzieć i tak dalej, a chcą jeszcze wyciągnąć jeszcze to ostatnie Tak, właśnie e to jest dru drugie, o czym myślałem Hunter, i o czym co też czytałem na necie, że zresztą sporo na Redditie chyba ta teoria jest najbardziej popularna, że właśnie EU5 będzie zapowiedziane w najbliższym czasie, ale to jest jeszcze odległy czas, liczone raczej w latach niż miesiącach no i będzie po prostu farmienie no, na ludziach tak naprawdę można to powiedzieć pieniędzy właśnie subskrypcją żeby zachęcić osoby do kupienia subskrypcji i zagrania teraz w Europkę w oczekiwaniu jeszcze na kolejne te przy czym, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz o której, która temu może przeczyć, ale to za chwilę będziemy o tym oglądali bo ponoć lewajatan ma nie być największym dodatkiem jaki się pojawi do Europki w tym roku gdzie pada wprost takie stwierdzenie, tak? Więc to jest też bardzo ciekawe. Ale zaraz do tego przejdziemy. Więc, ale Wajatan jest naprawdę dużym dodatkiem i do tego długo na niego czekamy. I w sumie, ale w sumie tak z regionów, co im zostało, Afryka? No, Afryka głównie, no. no, Afryka w sumie tylko, nie? No bo tak, Azję zmienili, Europę już zmieniali, teraz ruszyli yy, tą. Mikronezje, te wysepki pacyficzne i tak no, dalej. To właśnie. Plus nacje kolonialne, i zostało im zasadniczo Afrykę. Państwa arabskie. No ale to można za, tutaj do Afryki dać. Ewentualnie Afryka i jeszcze te tryby syberyjskie. No jeszcze to da... <laughs> o, i co tam by było? Kamczatka buduje elektrownie atomowe 1450, niekoloryzowane. Nie, no tak realnie to rzeczywiście no wszystkie regiony po kolei. Ten region na przykład był przecież mocno zmieniany w w patchu 1.25 chyba, nie? Ten cały Cradle of Civilization, nie? Tak, Cradle of Civilization. A Egipt nie był długo. Znaczy Egipt też był troszeczkę ruszany, ale nie za bardzo. Te wszystkie południowej centralnej Afryki, południowej Afryki, wschodniej i zachodniej Afryki, no to to w ogóle nie było ruszane. Teraz wszystkie te nacje Ameryk będą robione, coś tam zmieniają też w Colonial Nation. Tak, że mają być tam te trzy różne te rodzaje ekologii i tak dalej. nie? To jest efektem, jest... Znaczy, ja myślę, że właśnie to może być tak, że rzeczywiście coś może być takiego, bo też będzie, jest 20. rocznica Europy w tym roku. Nie wiem kiedy dokładnie, ale to możliwe, że zapowiedzą na 20. rocznicę właśnie, że będzie EU5, tak? Co do Wiktorii 3, to może przejdźmy w sumie dalej, żeby to wszystko dokładnie sobie posłuchać. Czekajcie, bo tu mogły mieć różne rzeczy potwierane, więc tak. Weźmy to zakryjmy, przejdźmy do tego. E, właśnie w tego oglądania. Insidera. brand new surprises like PDX Conra Mixed. Two closer looks at our favorite games like our original iconic series Europa Universalis. Universal is joining the oh, studio Paradox Tinto in Barcelona, and he's got some cool stuff to share about our new expansion Leviathan. Howdy all! With us now we have the studio manager for Paradox Tinto, joining us to discuss all of the new exciting changes coming Europa, to Europa, Europa mówimy, Universalis for this year. Welcome, Johan Anderson, to the show. Hello there. So it sounds like 2020 was a very big year for Europa Universalis, correct? Well, that's one way to describe it. Uh, yeah, it was a pretty awesome year. It was absolutely great for EU. I mean first of all, we released Emperor, which was a huge success arguably or now not arguably it's definitely our most successful expansion we've made for the franchise. and we celebrated the 20th anniversary of EU. I mean, when we started making EU No. Właśnie. Do, Więc wiecie. Nie, Emperor jest sprzedażowym sukcesem paradoksu bez dwóch zdań. To jest najlepiej sprzedające się DLC. Tam pokazywali przecież dane w okolicach grudnia sprzedaży Emperora. W sumie albo stycznia. Im większe kontrowersje, tym większa sprzedaż. Mm. Więc Emperor jest bardzo dużym sukcesem sprzedażowym. Można, Znaczy można Emperorowi bardzo dużo zarzucić Bardzo dużo można zarzucić Emperorowi. Uproszczenie rozgrywki yy, wprowadzenie dużo. Błędów. Sporo błędów, bardzo duża liczba błędów, chyba największa w historii yy, wszystkich DLC, a też był to jeden z największych... Znaczy to był największy DLC do tej pory. znaczy się to... też wprowadzili kilka mechanik, które zasadniczo od samego początku wprowadzenia patrzę, były martwe, tak? No prawie od samego pacza były martwe, ale w kolejnych paczach je uśmiercili totalnie, tak? To moja ulubiona mechanika papieża, tak? Jego tak. zwalczania tej reformacji jest wprowadzona, ale jest martwa. W ogóle w grze singlowej się jej nie zauważy. Na multiplayer w sumie też chyba nikt tego nie stosuje, bo każdy chce mieć jak najszybciej protestantyzm, a nie jego, zwalcza, jego zwalczać, tak? Znaczy się no i mało, kto będzie grał papieżem, nie? No tak. Bo to jest na 20 urodziny będzie normalne wyjście do menu, no to by nam się przydało, kurka, nie ukrywam. Ale w sumie, jak ty ostatnio też gadałeś, że chciałbyś, żeby EU5 było na tym samym silniku, co jest CK3, ale z tego, co kojarzę, CK3 też jest na No, albo na się jakimś tak, nowym silniku, to no, jest, ale... To jest ten sam silnik, co Europka, nie? Tylko pewnie do CK3 zmodyfikowany. Plus znaczy, CK3 a mi mówiłem, mówiłem to jeszcze zanim dograłem do 1350 roku w CK3. W 1350 roku ta gra zaczyna chodzić tak jak. Ma są dokładnie te same problemy co w Stellarii, są dokładnie te same problemy co w Hoju, że jest za dużo obiektów, silnik sobie już nie radzi, gra zaczyna nam haczyć wystarczą wojny 250 na 250 tysięcy jednostek i w zasadzie speed 1. No, bo i... jeszcze tych jednostek zaczyna wtedy, ale tak to nie. Jakby to chodziła jeszcze armia 250K 250 i druga 250K, to pewnie jeszcze by tak nie lagowało, ale tam to lata po kilka... Nie, laguje nawet w, jeżeli są ma, ma te ca całe armie. To chodzi jakoś o liczby, to strasznie laguje po prostu. No ale to już nieważne, no, tak czy siak bym chciał po prostu no EU5 jak najszybciej. Is that we've started out uh, zależy a czy moją team yeah. called Paradox Tinto, which uh, is just awesome to work with because I'm coding and designing and have a... No, coś, ciekawe dlaczego przynieśli studio do Hiszpanii. Hm. Kick as team and just love working with them. It's just super fun. well, i'm very thrilled to see what paradox Tento is going to bring us in the years to come, and i know our community is as well. and a little bit over a month ago, we announced the newest expansion for the eu4 universe, and that was leviathan. would you mind walking us through a little bit about what that is? well, one of the things we want to do in leviathan was to strengthen the concept of playing tall. No bo I zim <laughs> te te one zimno. thing that we are not been entirely happy with in Zwłaszcza w okolicach podatku, a te już jest w ogóle minus 3. No i jak widzicie, to jest coś, co się pojawiło nie na samym początku tego. Myślę, że to całe granie tol pojawiło się w którymś momencie, że to nie było planowane od samego początku tego pacza. Chociaż widać też było, że bo najpierw się skupili na tamtym innym regionie. I okej. Okay, to był region, który bez modowania był mega słaby i raczej się w nim nie grało. Dodali mnóstwo rzeczy do dodawania. Ale myślę, że cała koncepcja grania tal niestety się dopiero pojawiła później w tym patchu. To znaczy się, ale on, tak zauważam, że on i ten nacisk na granie tal jest od kilku dodatków? A co chcemy w EU5? Wiesz, raczej bym się, nie, znaczy, jeżeli mam być szczery, raczej nie spodziewałbym się, że EU5 będzie grą trudniejszą od EU4. Myślę, że to raczej pójdzie dalej w kierunku casualizacji, tak jak mówisz. Tym bardziej, że jak byłem wtedy, pamiętam, na tym multiku z twórcami różnymi, to przecież też tam byli ludzie z teamu Paradoksowego. Jak się tak z nimi rozmawiało na ogólnie na streamie, no to wprost mówili, że wolą iść w stronę casualizacji. Tak? Ehm, nie wiem, czy to jest słuszne rozwiązanie, bo Imperor jest takim rozwiązaniem. I mnie na przykład Imperor bardzo nudzi. Zresztą to jest pierwszy DLC, na którym miałem czas, żeby sięgnąć po mody do europki. W wcześniej, zawsze się bawiłem, zawsze miałem jakoś fan z rozgryzania tego wszystkiego, zawsze to było dość ciężkie wszystko i był czas, że nie było czasu żeby sięgnąć po jakieś mody, a na, na Emperorze mam czas na to, bo już się nudzę. <grych> no oczywiście, że zawsze wychodzi DLC patrz na raz. Im bardziej gra przypomina Arkusz X tym jest lepsza. Też się nie zgodzę. To chodzi o balans, tak? Dla mnie balans, jaki był w Europce przed Imperorem, był całkiem ok. Myślę, że w misjach przesadzili głównie krajów z Europy. Że tak, my... bo jest dodali nagle, że powiedzmy kraj X ma cel na pełna pół Europy, tak? To jest po prostu za mocne w stosunku do wszystkich pozostałych krajów. Fajne było to, że to jest koncepcja, bo to się zaczęło naradzać jeszcze w wcześniejszych paczach, ale to jeszcze nie było aż tak mocne. Tak? To było coś do przyspieszania podboju, jakieś bonusy, ale tutaj naprawdę w niektórych wypadkach można zdobyć 2 trzecie Europy w przeciągu 25 lat, co jest masakrycznie dużym boostem do wc -ków. Masz rację, przychodzi Emperor i Lucas od razu, każdy stream. No nie każdy stream, ale. No... Powiem ci tak, gdyby nie Antebellum, to jest spora szansa, żebym teraz męczył Crusader Kingsa, Hoya albo Stellaris bardziej niż Europkę. Ale Antebellum się pojawił na szczęście i możemy grać dalej. Ale prawda jest to też, że jeżeli chcecie już grać tol w tej grze, to jest problem taki, że to na single player jest po prostu mega nudne. Znaczy, jest znaczy mega nudne do oglądania i mega nudne, jeżeli to już robisz trzeci, czwarty raz. Fajnie jest od czasu do czasu sobie zbudować no, super Holandię pod handel, super Anglię pod handel, super Nowogród pod handel, ale wyobraźcie sobie robić Rosję pod tol? No, co w tym fajnego. Rosja to jest kurde imperializm, podbój i tak dalej, nie? Chociaż też widziałem super przekoksane Rosję pod tym kątem. No ale w sumie to przejdźmy dalej, bo mało czasu zostało. Map, no. So we had in free new features. First of all, we have concentrated development, which allows you to uh, move development from your territories or from your subjects into your capital creating one of these huge cities like paris or london or constantinople or whatever huge city you want to create and um, we'll synergize in iceland with that one is the second feature which is centralized state which will decrease the governing cost of that state because governing cost is connected with the Development of state? Tutaj powiem, że ja na przykład jestem bardzo dużym zwolennikiem mechaniki governingu. Super mi się podoba. Jest to jedna z najlepszych zmian, jakie weszły w Europce. Przynajmniej mi się tak wydaje. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Czym mm. jest lepsze? Chociaż kiedy nie próbowałem po wprowadzeniu governingu zrobić no. tego samego, co wcześniej. No. Czyli. Y swojego kraju z y, Syberian Frontier w Amerykach, nie? No ale to tak wyjdzie... A, A czekajcie tutaj coś źle kliknąłem to Bo tak... tam to praktycznie po ile, po 20-30 latach już leciało ci po 08 y, tak naprawdę y, tej, nie? Korupcji za przekroczenie ilości state'ów. No tak, to właśnie. Mi o to chodzi, że to jest właśnie o tyle lepsze, że jak grasz z jakimś krajem, który ma słabe state i tak dalej, to możesz być tak naprawdę większy, tak? Dzięki temu. No tak. Że dzięki temu możesz być po prostu większy. Govering OP, please, nerf. No tak, witam wszystkie osoby, które doszły w międzyczasie. Lepiej nieść, lepiej nic nie nerfią. Nie, po tym, po tym oh, no. buntiku tym oficjalnym, jak zaczęli nerfić, to. O. Tak, to w zasadzie popsuli obie. Znaczy wszystkie trzy mechaniki, nie no, dwie mechaniki bardzo popsuli, a jedną to tak zrobi, że. W... No, wszystkie popsuli. Tak to jest zerspili. Bo of... jeszcze ta religia chustycka, to jeszcze się opłaca, jak nie była poprzednio, tak? Bo jeszcze tam chyba był Infantry Combatability i było to. Tak, tak. No, szoka, szoka zmniejszyli, Infantry Combat zmniejszyli. I jeszcze ucięli yy, połączenie innowacji w ten quality, nie? Znaczy, no wiecie, no to jest, znaczy, Governing ma ten minus, że wymaga spamienia odpowiednich budynków przy wuceku, tak? I to jest niestety minus tego e, rozwiązania. Ale plusem rozwiązania jest to, że na większości krajów, które no miały, byłyby w gorszych regionach. No macie możliwość ekspansji, bo ja pamiętam jak się grało Hordami, że się na początku miał duży problem, bo state'ów nie można było robić na tych g-wartych prowincjach. Trzeba było zostawić na te lep lepiej warte prowincje, ewentualnie liczyć się z tym, że musisz przenosić te state'y w którymś momencie, a to znowu powodowało, że musiałeś odpinać te estate'y i to musiałeś... Z dużo rzeczy. Już musiałem postawić ten budynek. Ale dobra, w sumie to przejdźmy dalej, bo mało czasu mamy. Ale tutaj, jeżeli jest zabieranie od Wasala, albo z terytorium. Terytorium za wobec obecnie. Albo albo z terytorium. No bo nie opłaca się terytorium mieć. Znaczy w Europie bardzo często mam jakiś fragment terytory, bo nie mogę robić oczywiście Teceków. Ale we wszystkich innych to raczej mam, staram się mieć tak, żeby mieć e, z terytorium, znaczy nie terytorium, tylko mieć Kora oraz mieć te caki. Wszędzie indziej. No. Państwo indyjskie mogą mieć dużo gatheringu. No tak, no ale to dużo. No ale dobra, w sumie to mówię. Przejdźmy dalej. bo Jestem bardzo Very ciekaw good. tego, co tutaj dalej That's pokazali. Really we we to jest One thing we wanted to do with the diplomatic system was to make it more fleshed out. And with that one, we, we looked at the feature we added in a previous expansion called favors. Favors were something you gained from allies over time, so that uh, when you had been allied with someone for a, for a few years or a few decades, you could call in the favors. No Mechanika favorów nie jest dobra, bo rzeczywiście nie było nic z nimi do roboty, tak naprawdę. Lub no, Poza wykorzystywaniem botów do wojen. No ale właśnie, to, ale to działało przed Emperorem. W Emperorze nie ma sensu wykorzystywać botów do wojen, bo coś jest nie tak z nimi, po pierwsze. A po drugie, i tak jesteś w stanie Znaczyć wszystkich nie. rozwalić sam. <laughs> Bez problemu. Się do pewnego momentu to opłaca się jak wiem, taką Florencją, czy coś nie. Albo nawet, nawet, nawet później, żeby chociażby, nie wiem, zajmowali ci tam gdzieś jakieś te prowincje, nie? Gdzieś tam na... No to tylko... może. No to się pamiętajcie, żeby dołączyć tak, do Discorda, bo może następnym razem to wejdę na ogólny. To sobie ogólnie pogadamy. Nerw na morale i dyscyplinę. <gadamy> o, czekajcie, coś się tu zmieniło mi. Jakoś. No i ten system mi się, favorów nowy, podoba powiem wam szczerze. Uh, spend fair exchange for six months income. To mi się bardzo podoba, bo to zamienia wreszcie naszych sojuszników w coś sojusz wartościowego, że mogę brać od nich jakieś rzeczy. To, uh, A tego jestem najbardziej ciekaw. Request relative as air. Czy to oznacza pewne zmiany I... w PU i czy to oznacza, że moja kolejna seria to będzie got em all, jako Polska, zdobądź wszystkie kraje w uh, Europie i nowa, na Unię Personalną. <laughs> jest, znowu czytelnik, używać. Tak. Znowu earlier, będziesz odpalał Ci ten giant. się. Efektywnie Break Alliance też może być ciekawą opcją. Bo zobaczcie, jak często bywa tak, że bot, który jest waszym sojusznikiem, często bierze za sojusznika waszego rywala, albo kraj, który męczycie w danym czasie. To się bardzo często zdarza. No. Zwłaszcza na, na hardzie very hardie. Na normalu już nie tak często, ale na hardzie, very hardzie, jest to bardzo często, że macie super sojusznika, kurde, zbieracie te fejwory, chcecie wreszcie je wykorzystać, wojny wypowiadacie, a ten bentv jest nagle sojusznikiem waszego rywala. Tak, i albo mm, nie, nie chcę dołączyć do wojny, bo ma e, attitude toward enemy, nie? Ta, ta, ta. I tam jest minus 60, minus 70. No, no mnie ta, ta zmiana 70%. wygląda bardzo mocno na plus, cały ten system favorów, że to wreszcie będzie jakoś sensownie. Jestem ciekaw, czy będzie w drugą stronę. Czyli, że na przykład jestem że przekazuję jakiś hajs i kupuję sobie fajwory u przeciwnika. Czy to też ma być, nie, bo nie wiem. Nie czy powiem, czy przekazywanie manpowera na multi jest OP? Okay. Zależy ile tego manpowera yeah, będzie. Tak. no to może być kilka tysięcy, może być kilka tysięcy. Albo może być przekazywanie kilka Przekazywanie na multi jest okay. i do zakładu, że to i tak będzie eksploatowane. Ewentualnie będzie się grał na pod to, że jeden kraj będzie dosłownie bankiem manpowera i będzie. Ewentualnie mogą być na to jakieś cooldowny, tak? No ta. oh yeah i uh i'm really excited to see it Obviously, oh Vida jack is really excited interesting and really complex and thank you so much for sharing mm -hmm. all those leviathan updates but we also have something else to today. <inaudible> okay. yeah i mean during the last eight years we've released quite a lot of expansions content packs music packs and we're perfectly aware that not always everyone is able to buy them up front even if they want to play them Wow Jednak wiedzą o tym A wiedzą, na czek jak Zaraz po 18. 20, 2137 milionów złotych jeżeli no. chcesz kupić od razu wszystko tak. No a która jest gorzej o jest gorzej Shhh, Nie narzekaj on Steam March 18th sounds <noise> like a big day Dlaczego w sumie do marzy, że 18? To też tak trochę, no bo to z tygodnia na tydzień wszystko zapowiedzieli. Patrzcie, ta zapowiedź. First big date for EU this year. Tylko, że tutaj na przykład nie pada stwierdzenie EU4, czyli dla Europy Universalis. Może to dla serii. Coś znaczącego w tym roku. I dlatego myślę, że możliwe, że usłyszymy w maju o Europce 5. za dwa lata. Myślę, że to jest. Albo, w, albo, w, albo, w, albo nawet później. Nie, myślę, że to. Chciałbym, żeby chociaż naprawili silnik. No, to z było z Co? A pozwolę sobie A Albo nowy silnik. Nowy silnik chociaż, Są albo chociaż to trochę polepszyli ten silnik, jest. żeby nie, żeby boty, jest, które wystawiają już później. Wiesz, nagle jak masz na świecie gdzieś może załóżmy około tysiąca jednostek, to tam już leg, leguje. Około dwóch tysięcy to już po prostu jest. No. Tak, tak samo jak w Hoju, tak? Nie oszukujmy się. Tak samo jest w Hoju podobnie. No w hoju czy CK niestety, też jak CK dostałem... W każdej, do... w każdej tutaj silniki tego Ale to wszystko jest jeden silnik, więc ile tu <noise> można modyfikować jeden silnik? W sumie będę... Ten, ten CK3, pi... znaczy CK3... CK Kurde, CK Kielce pisze... Europa Universalis 6 wyjdzie, skipną piątkę. Ja tam myślę, okay, ej, to... ja bym Europa... chciał, żeby zrobili na tego, na silniku... Boże... Wyleciała mi nazwa. <noise> Na Unreal Engine. Ja wiem, czy, mm, czy, ja czy ten. silnik. Ale żeby błyszczały jednostki, Oj, nie fajnie nie. to wygląda. Nie <gry> Ale z... nie, nie wiem, czy dałoby ten dałoby silnik jest. No, no właśnie, nie wiem, czy nie, silnik... wierzę, żeby nie dałoby mi. Chodziło no, o to, że tam po prostu wiesz, można byłoby zrobić te super refleksy i tak dalej na tym silniku. Te hełmy by I błyszczały wreszcie. Mogę dodać tak, proszę. I mean, first of all, I want to thank you to all the guys in the studio for doing this work in this hard COVID times. And I also to thank every single team Dobra, no to już podziękowania w zasadzie. I w zasadzie to jest część Europkowa skończona. Dalej tutaj mówią Aha. sporo o Stellaris. No to może o tym sobie pogadamy w czwartek o Stellaris, bo to jest też DLC, na które czekam. I wydaje mi się, że może być naprawdę mega. Więc ewentualnie w czwartek no. po pogadamy o Stellaris. No dużo przegapiłeś, dużo gadania. O, o. nie spodziewam się, będzie Ray Tracing. Tak, Ray Tracing w Europie to byłoby coś. Bo oczywiście nie... to będzie specjalny DLC, E4 Ray Tracing. Znaczy, ja boję się, znaczy powiem tak. W CK3 mi się dobrze gra, szybko się nauczyłem tej gry. Nadal jest dla mnie wyzwaniem, ale to może być dlatego, że mam to niecałe 200 godzin na razie przegranych. Yy, ale nie wiem, czy to będzie gra na tysiące godzin, tak jak była CK2. Um, tak naprawdę to CK3. Boję się, że przy, CK, przy EU5 może być ten sam problem, że gra wyjdzie. Nie wiem, czy zostawią system Monarchy Points, czy go jakoś uproszczą tak, jak to zrobili na przykład w imperatorze Rom, że wywalili cały system Monarchy Points, a przeszli yy, na system bardziej przypominający w sumie nawet nie wiem co uprościli wszystko. O Dziesiątego DLC. Kolejna niegrywalna gra przez 2137 lat. To dosłownie zrobienie Star Wars Fallen Republic mod na vanili Wiesz, nie, nie grałem w, te, w, tego, w tej modyfikacji, chociaż dużo osób mi polecało to modyfikację do nie. To aktualizują wszystko, upraszczajmy. ale to nie jest koniecznie złe, wiesz, upraszczanie gier. Y Europka jest naprawdę mega skomplikowana dla nowych osób, które dopiero zaczynają przygodę z grom. Jest mega skomplikowana. W szczególności, kiedy osoba nie grała w jakieś części DLC. Tak to Ta. każdy powoli chce, każdy coś tam wprowadza po kolei DLC. A jednak, załóżmy, po Taderamie czy Emperorze, to są jednak spore pacze. Albo zaczynają się setami. To są sposób... wow. No, ale to jest prawda. Ja sam miałem okazję ostatnio uczyć chyba z 5 czy 6 osób. Y które siedziały ze mną po 2-3 godziny na start i po prostu wiecie, no, no to widać było, że po tych 2-3 godzinach to jest sam początek ogarnięty, takie wstęp. To, to najba to podstawy podstawy. najbardziej podstawowe rzeczy od podstaw i tak dalej. I ja potem się nauczycie się tradea w tej gierce. Ten treść jest tak zrąbany, że nie wiadomo jak to działa. Ale tydzień. Kto ma czas? Eryk, no, 95 to w sumie, jeżeli to jest Twój wiek, no to też mówi, że masz na to czas. Realnie, ale wiesz, sporo osób starszych na przykład by chciało się do tego. Ja mam na przykład mojego kuzyna, on ma 35 lat, ma teraz hajsy, ma trochę więcej czasu wolnego, ale jak kupił Europ znaczy Europę, znaczy Europkę to kupił bez, bez tego, bez przecen i tak dalej. O, o tak, kurde. Wszystko od razu kupił, siadł. Po godzinie się odbił. Powiedział, że on, nie, po pierwsze, mimo iż na co dzień pracuje po angielsku, non-toper, odbił się, bo mówi, że ma taką barierę językową, że on w większości tych rzeczy, co tam jest napisane, nic nie rozumie, bo to jest tak specyficzny język i to jest możliwe w sumie. Eee, taki sam problem powiedział, że miał przy CK3. On jest finansistą i, i no, po prostu ma in, in, w innej dziedzinie się obraca, tak. Potem mówi, że jak były te wszystkie mechaniki, te eventy, wysyp tego wszystkiego, to mówisz, że po godzinie to miał taki ból głowy, że jak musiał przyjść po pracy, gdzie siedział w Excelu czy na jakichś tam tabelkach i musi nagle to ogarniać, to podziękował nie? za taką grę. Ja, bo, bo praktycznie Europa to tak naprawdę można, jako drugi Excel, nie? Fajnie by było, gdyby w EU5 były różne tryby, na przykład Noob, Advanced i... To, a nie wiem, na czym by to też miało polegać. Samouczek? Co? Młoczek w Europce? Ciężka sprawa w sumie, bo to jest bardzo duży mechanik nauczenia się. Wiesz, myślę, że jeżeli by był system tooltipów jak z CK3, ideolo. Ten system tooltipów jest tak wyjebisty w CK3. Naprawdę, 2-3 godziny i ogarniasz całą CK3. Po prostu czytając tooltipy po kolei. co? Może tak ja są... W CK3 jest wyjebiste to. Masz coś, co potrzebujesz do tego. Klik, najeżdżasz, tooltip. Oha, stąd. A co to daje? Ok i mam to stąd. Jasne. I masz wszystko jasne, w zasadzie 90% rzeczy w CK3 jest dobrze wytłumaczone w tooltipach, a 10% to tak czy siak musisz czytać z wiki. Albo od innych graczy, ja tak się uczyłem. Eee, March of Eagles, a opiero 4 jest skomplikowane. Coś mi to mówi, to March of the Eagles, ale to mi chyba nie chodziła ta gra. Ja nawet nie co to za gierka. Nie, to jest tak. chyba europopodobna, tylko osadzona w okresie samych wojen napoleońskich, jeżeli dobrze pamiętam. No, mówisz dobrze. W latach 1805-1820 jako koniec kandydata Napoleona. I co ciekawe, paradoks to wydał. Aha. Tak, to jest paradoksu, to? Tylko po prostu, to, to jakby, jakby Europka, tylko po prostu... Bez sensu trochę mnie to śmieszne jest, bo to powinno być po prostu być jako Europka, po prostu jako... nie wiem. DLC albo coś innego powinno być, prawda? Ale byle jak umiałem w 3 godziny. Byle jak to ja umiem w 3 minuty. Ale grę. to wygląda śmiesznie.